Siemaneczko, z tej strony ja, czyli Robok Games, i chciałbym was przywitać w kolejnym odcinku z serii Świętokrzyskiego Rolnika. No i co, dalej kontynuujemy żniwa, w następnym odcinku już będzie prasowanie, nie będziemy kosić. To może i tak, od razu na wstępie, jeszcze ktoś będzie to oglądał, bo wiem, że nie każdy dotrwa gdzieś tam do końca. Odbędzie się livestream dzisiaj lub jutro, bo wy to zobaczycie w sobotę lub niedzielę. Ja to nagrywam w piątek wieczorem. I co? No i na tym livestream będziemy grać. To będzie ostatni dzień z nim moich ferii. Ostatni dzień ferii, no to będzie mi trochę smutno. Na pewno, ale... To, że was sporo będzie, że będziemy się bawić dobrze na tym live'ie. I że ten live trochę będzie trwał, a nie jakieś 5 minut. Jutro pobawię się tym OBS-em, poustawiam go dobrze i zobaczymy, jak to będzie. Tak generalnie to właśnie kącimy jeszcze jęczmień. Te dwa pola dzisiaj bez grabiania, tylko tego. A w następnym odcinku prasowanie, zbieranie bel będzie. Myślę, że spoko akcja. Najwyżej pozgrabiamy sobie na live, czy tam pokusimy jeszcze więcej pół. I wiadomo, będą odcinki z tego, będzie co najmniej jeden film na tydzień, taki teraz, no bo ja go renderuję pół, on mi się renderuje taki film 3-4 godziny. Chyba, że ktoś na coś się stanie z kompem, no to trzeba jeszcze raz. Albo Vegas wywali errora, no to tak, że trzeba jeszcze raz renderować. No a potem mi się wrzuca cały dzień na YouTube i to dlatego tyle trwa. To nie jest, że ja nie nagram i nie chcę wrzucić. To po prostu mój internet mi na to nie pozwala, żebym szybko wrzucał te filmy. Żeby te filmy były bardzo często. Bo mam bardzo niski upload i upload znaczy, jak to by powiedzieli ludzie, żeby nie było, ja językoznawca jestem. Normalnie. No i ankieta ostatecznie nie było, jako grę byście chcieli, ale ja już mam w planach nawet dwie gry. Jedną z nową ekipką, już tak powiem, co znaczy Max dalej będzie ze mną gadał, grał. Ale jest także nowa ekipka, w której jest i ja z nimi będziemy nagrywać chyba dwie serie. Jedna z farminga, druga z czegoś innego. Co, nie wiem, czy was zaskoczy, czy nie. Może was trochę zaskoczyć, może nie. I ja potem jeszcze jedną grę taką od siebie nagram. Możecie zgadywać, jaka to gra będzie. Od razu mówię, że to nie będzie Wiedźmin, to nie będzie FIFA. Tylko taka inna, fajna gra, strzelanka chyba nawet, można tak powiedzieć. No w sumie tak. W sumie tylko można powiedzieć, że to strzelanka. Właśnie chyba jutro, w sobotę będziemy nagrywać z ekipką tą inną grę i ja sobie też nagram, bo to ostatni dzień ferii, ostatnie dwa dni ferii będę, to trzeba ponagrywać sporo, jakby nie patrzeć, bo po prostu przyda mi się tych nagrań, jeśli nie będę miał czasu i nagrać samemu, no to wiecie. Ojej, tam właśnie nie wiem co jest, tam się teksturka buguje na tamtym domu, nie wiem czemu, nie wiem jak, ale się babuje. No ale no, to jest strasznie, trochę powoli idzie. My mamy już 5 minut filmu, a dopiero drugi raz objeżdżam pole wokół. W następnym odcinku będzie pracowanie, zbieranie, jak mówiłem. Potem już mam zaplanowane akcje obornik. Takim fajnym zestawem. Bardzo nawet. I
po tym już się coś zobaczy. Na pewno będzie sporo akcji takich pożniwnych. Może będą jakieś nowe nabytki. Ale na razie myślę, że nie. No i co wam mogę powiedzieć? No, nagrywamy. Ekipka jest całkiem spoko. Tam jest taki jeden upośledzony, jeśli ogląda, to wie, o czym mówię. I no co mogę wam powiedzieć jeszcze? Nic zbytnio ciekawego. Zmian na kanale na razie nie planuję. No to są takie zmiany, że te nowe serie wejdą. Będzie teraz bardzo dużo serii i będzie ich na pewno będą częściej grane, będą częściej odcinki, bo po prostu no tak, postaram się częściej to nagrywać. Bo wiecie, jak mam małą serię, to nudno. Już się mi nawet nie chce nagrywać często, jak mam jedną serię, na przykład tą, to ona mi się w końcu znudzi i wam także. I po prostu będziemy ciągle to samo. Znaczy mi się nie będzie chciało grać, ale będę grał dla was, nie? Że tak powiem, żeby wam nagrać. Dlatego planuję jeszcze jedną serię z FS-a, znaczy nawet dwie. No jedna z ekipu, jedna od siebie, kolejna. Może z Maxem, jeśli będzie chciał. No i te dwie gry, no to będzie już sporo tych serii, plus jeszcze filmy pod muzykę, które będę nagrywał z Maxem, albo tam jak ktoś będzie inny, się też mogę z nim pograć. I będziemy grać i w trakcie raptem grania będziemy sobie nagrywać pod muzykę. Taki plan. Tam jest drugie pole jęczmienia, tam jest nasz traktor, który ma przyczepę jedną, no prawie, no ma pszenicę na jednej, a my kusimy jęczmień, gdyby się nie chciało wysypywać. Tak naprawdę poza odcinkiem nic nie grałem, więc nie będzie na mnie źle, że coś mi jest niedorobione. No i wiadomo, właśnie będą na tej serii, na innych raczej nie będą streamy. I będą streamy z tym i Fortnite będzie na streama. Żeby było ciekawiej, żeby było urozmaicenie i może Eurotrack będzie na streamach, może na serię z Eurotracka zrobię. Ale to będzie taka no niesystematyczna na pewno seria to z Eurotracka, że będzie losowo wrzucana, jak będzie mi się chciało, to sobie nagram, jak nie to nie. I tak generalnie teraz tak kanał nie będzie wyglądał. Mam zamiar jeszcze zmienić baner. No taki, no nie wiem, ten jest fajny, ale może przydałaby się zmiana. No taki inny, no nie w takim stylu, tylko trochę jakim innym. Potem wieży do tego wrzucimy. Ale zobaczymy. Ogólnie widziałem, że wam się seria bardzo podoba, bo no, 100 parę wyświetleń, to wiadomo, no, wiadomo, zasięgi mi zmalały, bo nie było filmów przez te 2 miesiące chyba, czy przez miesiąc. I no ale wbiliśmy aż 14 łapek chyba, czy 13, no to i tak nie jest źle. Jak na 100 wyświetleń, o mój telefon, to jest moim zdaniem bardzo dobry wynik, jak na 100 wyświetleń. Kiedyś wiem, że dobijaliśmy, jak miałem te 100 subów, dobijaliśmy nawet 200 wyświetleń pod typową polską wsią, czyli po polskiemu. Chyba moja najdłuższa seria, jaką miałem na kanale, nigdy takiej długiej serii chyba nie miałem. No w sumie ta rzecz długa nie była, bo miała chyba te 20 odcinków, nawet niecałe 20. No ale ta seria będzie właśnie trwać jeszcze dłużej. Ta seria będzie bardzo długa. Myślę, że dobijemy ją z 40 odcinków. Ja właśnie na to chociaż liczę, że właśnie tyle dobijemy. I że będziecie pozytywnie tą serię dalej przyjmowali. Na razie jeszcze za... no w tę niedzielę i jeszcze za tydzień. Nawet może nie za tydzień całkiem, będzie znowu ta seria. Czemu? Bo jeszcze te dwa projekty z farminga, że mogę je nazwać projektami.
muszę zorganizować tego do końca, żeby pobrać mody, ogarnąć wszystko. Ale na dnia może pojawić się ta seria z tej gry, takiej, co sobie będę grał, nie z ekipką, a może i nawet z ekipą. Wszystko się zobaczy. Już mamy 10 minut filmu, to jest sporo. No nie? Na dniach już ta seria się pojawi, z farminga jeszcze trochę musicie poczekać, ale już tak naprawdę niedużo, żeby pojawiła się ta seria. Ale ona będzie moim zdaniem fajna. Mi się nie przypomina, żebym podobną serię miał, chociaż. No kurna, nie przejadę ten. No nie, mi się nawet nie kojarzy, żeby miał podobną serię, to chyba będzie moja pierwsza taka seria. Więc no... Zobaczymy, jak mi się spodoba ta seria, ten pomysł na serię. I to nie będzie żadna seria tak od zera do czegoś tam, bo to moim zdaniem jest już... Za dużo ludzi to robi po prostu, każdy od do. Od czegoś tam do czegoś. Ja rozumiem, żeby to robiło niewiele osób, lub żeby to było no trochę innej zasady, ale każdy robi to tak samo, podobnie i też się nudzi. Ale nie chcę ci nad czymś takim wypowiadać, bo sam miałem taką serię z Mateuszem i Maxem, ale no przestaliśmy i tyle, ale... Moim zdaniem nie ma sensu robić takich serii dużo, bo to jaki to ma sens, jak w każdej serii jest no, od czegoś do czegoś. To już się robi bardzo nudne i nie każdy chce się oglądać, nie każda seria taką. Zrobili no dwie serie MST na przykład, zrobili takie i... No i to jest wystarczająco moim zdaniem, nie ma sensu robić więcej takich serii. Ja zrobiłem jedną i mi to wystarcza, ja bym zrobił jeszcze jedną, teraz taką nową, na innej mapie w ogóle. Żebyśmy zaczynali z 30 i byśmy szli do... Kurde, nawet do czwarów, no nie? Ale to by była strasznie długa seria. I nie wiem, czy byście taką chcieli. A też wiecie, takimi 30 długo się obrabia pole na pewno. Bo to wiecie, puk, trójka maksymalnie. I tyle. Te pole skosimy i myślę, że zakończymy odcinek. Zjedziemy na farmę jeszcze może. No ale mi ten casey się podoba. Oryginalnie tak samo, no to sobie podobne case'y, nawet nie wiem czy nie te same. Ale no, fajne, po prostu podobają mi się. Takie starsze. Bardzo fajne. Za około 2 miesiące pojawi się u mnie filmy w końcu z Reala. Vlogi i tp pod muzykę. Może u kogoś się uda ogarnąć, że u kogoś będę nagrywał, nie tylko u siebie. Bo u siebie będzie trochę ciężko, jak ja będę robił w polu, to trochę pod muzykę ciężko będzie. Ale myślę, że będzie dało. Będzie się dało, się zrobi się jakoś i będzie dobrze. Generalnie to ja bym chciał was poprosić o 15 łapek w górę. Jeśli tyle dowiemy, to będę bardzo zadowolony. No bo 15 łapek to i tak nie jest mało moim zdaniem.
Nie będę was prosił o niewiarygodne liczby, bo to będzie przesada. Jak poproszę was o na przykład 80 łapek, no to jest grubo przesada, ale 15 to jest dla was chyba nic. Dla większości twórców 15 łapek to jest nic, a dla mnie to jest coś fajnego, że tych 15 osób zostawiło mi łapkę. To na pewno nie jest nic złego. Co mam jeszcze powiedzieć? Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale nie wiem co. Nie wiem. Coś się chciałem spytać. Tak generalnie to możecie coś pisać, co byście chcieli zobaczyć na przykład w tej serii, jakie akcje na przykład w następnym odcinku, bo mogę tego nie zbierać w następnym odcinku, mogę powiedzmy podzależować czy coś, zobaczymy, wszystko może się zmienić, wszystko tutaj może się stać i tak generalnie to też mi się w tle pobierają właśnie tam maszynki. No te dwie serie, na serię jedną z FS-a, na drugą jeszcze czekam na mody, niektóre. I jak zaczniemy nagrywać, już to będzie szło. Myślę, że jutro nagram nawet ze 4 filmy na zapas lub 3. No bo wiecie, poniedziałek szkoła, wtorek szkoła, no tydzień szkoły jest cały. No a ja tego czasu zbyt wiele mieć nie będę, szczerze mówiąc, i będzie nagrywany po dwa razy film w tygodniu, jeśli znajdę czas. I tak generalnie to jutro, o kurde, o której ja jutro jadę na trening. Co wam ludziska mogę powiedzieć? Jutro biorę się za grubo na nagrywanie, renderuję od rana, włączam jak tylko się obudzę. Tak myślę, że koło 8 się obudzę, żeby się dobrze wyspać. Włączam wam renderowanie i to się wyrenderuje, ja przed samym wyjazdem zacznę wrzucać i pojadę sobie na trening, przyjadę, opublikuję i będzie gites. Będą gity here. No i nie wiem. Zaczekajcie. Gdzie tu jest jeszcze jęczmień? Skosiłbym jeszcze jedno pole, tak myślę. I myślę o nad tym naprzeciwko nas. Ale tu jest ścielisko. Ale było San Francisco. Wiecie co, zaczniemy o tego. Tak, na ty jeszcze pojedziemy. Mamy dopiero 20 minut filmu, a w sumie może to i starczy. Bo te filmy nie mogą być też za długie, jak wiecie. Bo mam takiego neta, jakiego mam. No i generalnie to też będą się pojawić u mnie długie filmy. Ale to właśnie nie z farminga, tylko z tych innych gier. Po prostu, bo tak. W tamtych grach to może sporo zająć. I będziemy przechodzić, to godzinka będzie trwał odcinek. Żeby no trochę nagrać jednak, bo w tych grach przez pół godziny myślę, że dużo nie zrobię. A właśnie ta godzinka to jest całkiem spoko sprawa może być. I właśnie kończymy i kończymy w pole, wyjedziemy się wysypać i zakończymy odcinek. I my krzypiemy, Boże.
i... To w ogóle podsumowanie kanału będzie, że... Ja będę robił co 2 lata, bo co rok nie ma moim zdaniem sensu, bo ten rok... No, każdy wie jaki był, można sobie samemu zobaczyć, a po 2 latach będzie ciekawy. No to co, do zobaczenia w następnym odcinku. No i... Tyle, no następny odcinek powinien ukazać się w środę. Tak myślę, że powinien być w środę albo we wtorek. Więc zobaczymy jak to będzie. No więc na razie, cześć.